Andrzej Duda potajemnie podpisał najgorszą stawę rezydentów w PiS. Andrzej Duda nieraz pokazywa piłkreska, gdzie tak naprawdę kotczy się jego decyzyjno w sprawach wakreskanych dla Polski. Niedawne posiedzenia Sejmu i Senatu przeprowadzane w godzinach wieczornych miałby wymusić na nim kolejne działania w trybie ekspresowym. Andrzej Duda zawsze szeroko zaznacza, kreska a podejmowanie przez niego decyzji o podpisaniu danej ustawy jest poprzedzone starannie szeroko zakrojoną analizą jej treści. Jeszcze wczoraj kancelaria prezydenta podawa ba, kreska agiebowa państwa musi skrupulatnie zapoznać się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych ustaw przegłosowanych przez Prawo i Sprawiedliwo. Andrzej Duda po dozbony nocy podpisał dyskusyjny ustaw od kilku dni trwa w kraju telenowela związana z cenami energii elektrycznej. Niedalej ni kreska przed miesiącem premier Morawiecki i minister Tchórzewski zarzekali się, kreska a ceny dla konsumentów nie pójdą w gór. Jednak sytuacja była na tyle dynamiczna, kreska a ka kreska tego dnia prezentowano inną wersję wydarzeń. Ostatecznie marszałek Sejmu wyrazi zgodę na dodatkowe, pilne posiedzenie Izby, które miało zakreska egna kryzys. Pozbowie w trybie niemal kreska e natychmiastowym przepchnęli ustaw wprowadzające konkretne zmiany w 2019 roku. Dokument przewiduje obniżkę kreska e nie akcyzy z 20 do 5 zł za 1 MWh oraz zredukowanie opłaty przejściowej o 95. Wszystko ma doprowadzić do tego, kreska a konsumenci nie odczuj na rachunkach zmian cen. Jednak sam pomysł ekipy RZDZC i zakłada równie kreska rekompensat dla koncernów energetycznych, która ma wyrównać ich straty związane ze znacznym obniżeniem WPBW-ów. Kwota, która zostanie na to przeznaczona, to 9 miliardów złotych. Oczywiście cała zostanie pokryta z kieszeni podatników. Jeszcze wczoraj otoczenie Andrzeja Dudy nie chciał przyznać, kiedy prezydent przyspi do podpisania ustawy. Jednak dzisiejszy ranek rozpoczbe się od nieoczekiwanej wiadomości, kreska padł z bokreska ep swój podpis na stosownych dokumentach jeszcze wczoraj. Tak informacje podał rzecznik giebowy państwa, bakreska Ejs Pychalski, w rozmowie z Polsat News. Ustawa, która wejdzie w kreska ecie 1 stycznia, jest szeroko komentowana. Niestety dla Prawa i Sprawiedliwości Ezbowa pebence w jej kierunku nie nale kreska do pozytywnych. Przede wszystkim RZD-owi zarzuca się, kreska a działanie w tak przyspieszonym trybie na koniec roku, jest niczym innym jak populistyczny zagrywk. Premier Morawiecki ma być postrzegany jako wielki erm stanu, który do ostatnich chwil walczy o dobro rodaków. Tymczasem sam przyznał na mównicy sejmowej, kreska e o znacznych podwykreskach cen PRD-u by bo wiadomo i ukreska od kilku lat. Dziwnym trafem, czas na rozwiązanie problemu znalazł psi dopiero w ostatnim momencie, tu ukreska przed wejściem w rok wyborczy. Granie pod wybory jest kolejny spraw poruszan przy ustawie, gdy kreska zagwarantowanie niezmienności cen jest aktualne jedynie w przyszłym roku.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości nawet nie cechacie się wypowiada o tym, jaka sytuacja mokreska czeka Polaków w 2020 roku, czyli ukreska po wyborach parlamentarnych.